Siadaj, babciu, siadaj blisko, zaraz ci opowiem wszystko. Prawie całą noc nie spałam, bo prezenty wymyślałam. Zrobił broszkę i korarę i śniegowe cztery szare. 10 czapek śnieżną kredkę i lodową czekoladkę. Jak nie będzie ci smakować, to mnie możesz poczęstować. W dniu twojego święta twoja wnuczka to wypełnięta. Oczywiście składam życzenia, szczęścia, zdrowia i marzeń spełnienia. Babcia moja kochana, babcia ja druga mama. Nie ma lepszego lekarstwa na bóle, niż gdy mnie babcia przytula czule. Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać, jak zacznie karmić, nie może przestać. I babci nie można nigdy zastąpić, więc trzeba ją celić i pochłanie skąpić. Ja się chwalę, kochana babciu, bo jest przechorą dziura w kapciu. Na ciebie zawsze można liczyć, w dniu dziadka chcę ci życzyć zdrowia i siły do życia. Jest jeszcze tyle do odkrycia, jeszcze tyle do zrobienia, niech zdążą się spełnić twoje marzenia! Kochani, dziś okazja rzadka, mamy dzień babci oraz dziadka. Jak wiecie, jest ich razem czworo, co można sprawdzić, gdy się zbierą. Wciąż mówią wtedy o tych latach, gdy jeszcze dzieckiem był mój tata. Mama szła, mama bez swych lalek, to łóżka i się nie chciała wcale. A teraz jak ten czas wciąż leci, cieszą się z dzieci swoich dzieci. Myślą, widząc ich gromadkę, że miło babcią być i dziadkiem, więc dziś spróbujcie zapamiętać, czym są dla dziadków ich wnuczęta i pięknej szansy nie przegapcie. Kochajcie dziadków swych i babcie! Kocham was, babciu i dziadku. Robicie mi obiadki, jeździcie ze mną, kupujecie sodycze, buziaki. Kochana babciu i dziadku, kocham was na wszystko, że jeździcie ze mną na wycieczki, chodzicie na spacer, przytulacie mnie. Kocham was, buziaki przysyłam. Kochana babciu i dziadku, kocham was, że jeździcie ze mną, robicie mi obiadki, bawicie się ze mną, opiekujecie się ze mną, przytulacie mnie, kupujecie mi słodycze, przysyłam wam buziaczki. Kocham was, babcio i dziadku, jesteście bardzo mili, babcia jest bardzo fajna, pozdrawiam buziaczki. Dziadek i babcia są dla mnie bardzo mili.
Uczą mnie prawdziwej zabawy, na przykład granie w szachy albo jedzenie obiadków.